Czy fajnie jest żyć na wsi? Bardzo fajnie, ale zanim się podejmie decyzję o tym, żeby zmienić tak drastycznie miejsce zamieszkania i przeprowadzić się z miejskiej dżungli w wiejską sielankę, musicie wiedzieć, że ani ta dżungla nie jest taka zła, ani ta sielanka taka dobra. Postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć naprawdę, tak, z perspektywy kogoś, kto to przeżył, o plusach i minusach wyprowadzki poza miasto. Zapraszam. Słuchajcie, żyć na wsi jest cudownie. Musicie też pamiętać o tym, że ja patrzę na wszystko przez perspektywę miejsca, w którym mieszkam. A to miejsce, w którym mieszkam, to nie jest miejscowość podmiejska. To jest prawdziwa wieś. Jedna z najstarszych wsi na Mazowszu. Jest na tyle daleko od centrum, że zachowała swój wiejski charakter. Mamy dom ludowy, czyli tak zwaną remizę koło Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam organizowane są różne zajęcia. Sołtys przygotowuje dla nas tam mnóstwo atrakcji. Tam się dużo dzieje. Mamy nasz sklep spożywczy, który jest naprawdę fantastycznie wyposażony i jest w nim absolutnie wszystko, co potrzeba. Mamy w wsi pasiekę. Mamy serowarów, którzy robią pyszne sery. Na łące pasą się koniki, pasą się krówki. Przylatuje do mojego ogrodu czapla. To jest prawdziwa wieś, a nie podmiejska miejscowość, więc tutaj żyje się inaczej. Więc patrzę na to przez ten pryzmat. Ale opowiem Wam o wszystkich plusach i o wszystkich minusach podmiejskiego życia i z czym to się wszystko wiąże. Podstawowym, największym minusem, z jakim zmierzycie się, wyprowadzając się z miasta, jest kwestia dojazdów. Ja, jeżeli chcę dojechać do miasta, do centrum mam jakieś między 35 a 40 km, muszę wyjechać godzinę wcześniej. Czasem dojadę w pół godziny, czasem dojadę w 45 minut, ale zdarza się, że jadę godzinę. Kiedy po drodze był remont mostu, czas naszego powrotu do domu potrafił się wydłużyć nawet do 2 godzin. I teraz wyobraźcie sobie, że dzień w dzień jedziecie samochodem, spędzacie w korkach łącznie 2 do 3 godzin. Trzeba się z tym liczyć, to się może wydarzyć. Gdybym i ja, i mój mąż, gdybyśmy oboje mieli pracę wymagającą od nas bycia w biurze o godzinie 9:00, to byśmy się w życiu na taki krok nie zdecydowali, bo to jest po prostu koszmar, bo w praktyce oznacza, że być może, żeby jeszcze odwieźć dziecko do szkoły, musisz z tego domu wyjść o godzinie 7 rano, wracasz o 19 albo 20 i nie masz się kiedy tym domem nacieszyć. W związku z tym sprawdźcie czas dojazdu, nie tylko w weekend, nie tylko w wolny dzień, nie tylko o różnych dziwnych godzinach, ale przede wszystkim w godzinach szczytu, bo naprawdę trzeba mieć świadomość, ile będzie Wam to zajmowało. Ja często jeżdżąc do Warszawy, kiedy z jakiegoś powodu muszę pojechać na rano, widzę te biedne dzieciaki, które są wożone do szkoły do Warszawy, które śpią jeszcze w tych samochodach, pewnie wstają, ubierają się, zjadają jakieś śniadanie albo i nie, wsiadają z rodzicami do samochodu i zasypiają, żeby jeszcze te 40 minut w samochodzie sobie dospać. To taki trochę smutny widok. Rysio szczęśliwie chodzi do szkoły tutaj w okolicy i te dojazdy są do niego znacznie krótsze, no ale musicie to przewidzieć, że dzieciaka trzeba zawieźć do szkoły. Potem on będzie nastolatkiem, będzie miał też jakieś swoje towarzyskie potrzeby. Więc zobaczcie też, jakie są możliwości komunikacji miejskiej. To nie jest raczej rozwiązanie na co dzień, ale warto mieć taką opcję. U mnie we wsi akurat autobus jeździ całkiem wygodnie do stacji Pole Mokotowskie. No ale jednak, dobrze jest nie być tak całkiem na odludziu, bo jeżeli popsuje się samochód, bo jeżeli jest jakaś sprawa, którą musicie załatwić w mieście, a nie macie jak dojechać, a taksówka potrafi kosztować 150 zł, to dobrze mieć jest autobus pod ręką. Dojazdy to jest największy minus mieszkania poza miastem. Kiedy tak tu sobie siedzę w pastelach, jaśniutko ubrana, piję herbatkę, to się czuję prawie jak perfekcyjna pani domu, ale życie poza miastem tak nie wygląda. Po pierwsze, nigdy nie wychodzimy do ogrodu w pastelach, dlatego że zazwyczaj wychodzimy do niego popracować, bo jeżeli mieszkasz poza miastem, zawsze jest coś do zrobienia. Najwięcej tej pracy oczywiście jest w ogrodzie. Trzeba w sezonie raz w tygodniu kosić trawę, trzeba przycinać krzewy, trzeba pielić grządki, albo trzeba komuś zapłacić, żeby zrobił to za nas. Ja mam ogród stosunkowo naprawdę prawie bezobsługowy, bo tutaj większość rzeczy sobie rośnie tak jak chce, co nie zmienia faktu, że i tak tej pracy jest sporo, więc musicie się liczyć z tym, że to nie będzie tak, że wyjdziecie sobie na taras w kostiumie kąpielowym poopalać się z książeczką, tylko będziecie sobie siedzieć i myśleć, tu muszę zrobić, tam muszę zrobić i jeszcze tam muszę zrobić. Zawsze się coś wydarzy, więc nie ma takiego spokoju, zawsze jest pełno roboty.
Przy przeprowadzce zawsze też pomyślcie o swoich dzieciach. Rysio ma w tej chwili 11 lat, dowozimy go do szkoły. Jeżeli ma jakieś potrzeby towarzyskie, to na szczęście jego koledzy wszyscy mieszkają mniej więcej w naszych okolicach, możemy go podrzucić. Ale ja się bardzo boję momentu, w którym on będzie miał naście lat, będzie chciał sobie iść na miasto ze znajomymi, no i albo ja będę kierowcą, albo Sławek będzie kierowcą, albo nie wiem, jak to ogarniemy, żeby on mógł na przykład wieczorem późnym nawet bezpiecznie wrócić do domu. No pewnie się z czasem przełamie do tego, że autobus to dobre rozwiązanie. Tak czy siak musicie o tym pomyśleć. I weźcie też pod uwagę opinię swoich dzieci, bo one mogą wcale nie chcieć być szczęśliwe na wsi. To, co widzicie za moimi plecami, to przepiękna plandeka na dachu mojego domu. Plandeka znalazła się tam dlatego, że w środku zimy nie zmienia się dachu, a dach zaczął przeciekać. I to tak dosyć konkretnie. To jest jedna z tych rzeczy, o których nie myślimy, kiedy mieszkamy w bloku. No bo co, mamy jakąś wspólnotę mieszkaniową, wspólnota sobie tam decyduje o różnych inwestycjach, administracja pilnuje, żebyśmy mieli wodę w kranie, żeby nam nic nie ciekło i tak dalej. Robi to lepiej lub gorzej, ale nie wy musicie się tym zajmować. Natomiast musicie mieć świadomość, że mając własny dom, akurat wszystko jedno, czy w mieście, czy na wsi, ale na wsi również, na przykład będziecie się musieli po parunastu latach liczyć z wymianą dachu, co jest kwotą pięciocyfrową i tak powiedziałabym bliżej sześciu cyfr niż mniej. Więc na przykład takie historie. Jeżeli przestanie wam działać woda, no to wy się tym musicie zająć. Jeżeli z jakiegoś powodu od czasu do czasu trzeba opróżniać szambo, ja mam akurat ekologiczne, nie mam tego problemu, no ale trzeba o tym myśleć, zamówić, zrobić. Naprawdę jest przy domu zawsze coś do zrobienia, już nie mówiąc o tych rzeczach, które zrobicie po prostu we własnym zakresie, tak jak na przykład Luna we własnym zakresie wynosi swoje łóżko do ogrodu na wietrzenie. Będziecie mieli ręce pełne roboty i nie będziecie musieli myśleć o rzeczach, o których nie musicie myśleć w tej chwili. Warto wziąć to pod uwagę, bo to też zjada ten czas, który wydaje nam się będziemy poświęcać na to, żeby się relaksować w ogrodzie. Opowiedziałam wam o tych głównych minusach, które wiążą się z mieszkaniem poza miastem, no ale z jakiegoś powodu jednak tu jestem, więc teraz opowiem wam o plusach. Myślę, że dla mnie takim największym plusem mieszkania poza miastem jest bliskość przyrody. To, że mogę przy porannej kawie wyjść boso na własny trawnik. To, że mam dookoła przepiękną zieleń. To, że słyszę śpiewające ptaki. Że jest tu cisza. Ja mieszkam na skraju wsi, więc w ciągu dnia rzeczywiście słychać jakieś takie przeróżne hałasy toczącego się życia, ale o świcie tu jest absolutnie cichutko. To samo się dzieje o zmroku. Komfort posiadania własnej przestrzeni, to jest fenomenalne. Ja mam akurat bardzo dużą działkę, na tyle dużą, że z sąsiadami nie widzimy się na przykład przez okna i ja to po prostu uwielbiam. Wiem, że oni tam za płotem są, a jednocześnie mamy pełną prywatność. Ta bliskość przyrody, to, że nie trzeba jechać do parku, żeby się położyć na trawie, to, że nie trzeba wyjeżdżać za miasto, żeby pobyć wśród przyrody, jest dla mnie największym plusem mieszkania poza miastem. Nieco pokrewną zaletą do tej przyrodniczej jest to, że bardzo łatwo tutaj korzystać z dobroci natury. Jeżeli jeździcie na rowerze, jeżeli jeździcie na rolkach, jeżeli uprawiacie sport typu bieganie, tutaj wszędzie można wyjść, wyjechać, bardzo łatwo znaleźć sobie bezpieczne drogi, na których prawie nie ma ruchu, żeby ten sport taki wymagający przestrzeni uprawiać. To samo dotyczy spacerów z psem. Jeżeli mieszkacie poza miastem, bez trudu znajdziecie sobie kilka takich miejscówek, w których możecie bezpiecznie te psy wypuścić, żeby się wybiegały, wybiegać je razem z wami, bo możecie sobie biegać, gdzie chcecie z nimi na smyczy czy bez. To jest naprawdę potężny przywilej, że nie trzeba rowerem wyjeżdżać 30 km poza miasto, żeby się zrobiło luźno, tylko macie to tak naprawdę za płotem. To jest prawdziwy luksus. Kolejnym luksusem, który się wiąże z mieszkaniem poza miastem, jest przestrzeń. No bo prawda jest taka, że można kupić nieduży dom w cenie naprawdę małego mieszkania w dobrej lokalizacji. Więc bardzo często to jest porównywane jeden do jednego. Macie kawałek swojej działki, kawałek swojego terenu, kawałek przestrzeni, nikt wam w okna nie zagląda. Możecie sobie również pozwolić na troszkę większy dom prawdopodobnie, co też daje ten luksus przestrzeni, że wszyscy nie muszą siedzieć gdzieś tam jakoś blisko siebie, tylko każdy ma powiedzmy chociaż swój pokój.
to naprawdę jest bardzo fajna sprawa. Cudowne było to, że myśmy mieli ten dom już w momencie, kiedy Rysio się urodził. Dlatego, że dziecko, które się wychowuje na wsi, jest po prostu dużo swobodniejsze, tak? Może sobie pobiegać po tym ogródku pod okiem rodziców. Powiem wam szczerze, że jednocześnie ze mną dzieci urodziły dwie moje przyjaciółki, które mieszkały w Warszawie i ich dzieci dużo częściej chorowały w tym wczesnym dzieciństwie. Nie da się ukryć tego, że po prostu większe jest zanieczyszczenie powietrza w centrum miasta niż tutaj u mnie. W związku z tym te dzieci były bardziej podatne na infekcje i Rysiek, który z kolei biegał boso po porannej rosie i specjalnie się nie przejmowałam, czy się od tego przeziębi, czy nie, tylko się hartował, w związku z tym był naprawdę dobrego zdrowia. To jest potężny luksus, ta przestrzeń to wasze miejsce na ziemi, w którym jest tak, jak wy lubicie. To, z czym z całą pewnością musicie się liczyć, przeprowadzając się za miasto, oprócz tego, że wasz pies będzie zjadał szyszki i chrupał je, kiedy próbujecie nagrać odcinek, to jest to, że zmieni się wasz tryb życia. Ja wam powiem jasno, nie będzie kina dwa razy w tygodniu, bo wam się po prostu nie będzie chciało jechać do miasta. Nie będzie tak łatwo wyjść do teatru, bo to naprawdę będzie całe duże zamieszanie. To samo dotyczy życia towarzyskiego. Nasze życie towarzyskie zmieniło się bardzo, bo dla nas wyjście ze znajomymi na kolację to już jest naprawdę logistyczna operacja i pewna trudność. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli ktoś jeździ 5 dni w tygodniu do miasta, to już po prostu ma ochotę w weekend zostać w domu i pocieszyć się trochę tym domem. Czy jest mi z tym źle? Mnie w ogóle nie jest z tym źle. Mi jest bardzo dobrze tak, jak jest, ale domyślam się, że jeżeli to są kwestie dla was bardzo istotne i to życie towarzyskie jest jakieś bardzo bujne, no to musicie się liczyć z tym, że to już nie będzie tak prosto, łatwo i wygodnie jak do tej pory. Już nie wspominając o tym, co zresztą powiedziałam, ile kosztuje taksówka, żeby na przykład po imprezie wrócić do domu. Nie jest to raczej wydatek, który się podejmie dwa razy w tygodniu. W zamian oczywiście zyskuje się bardzo dużo. Co więcej, powiem wam, że wasi znajomi zaczną się robić sezonowi. To znaczy zaczniecie ich mieć od maja, kiedy będzie ciepło, zacznie się sezon ogródkowy i będą chcieli u was być od rana do wieczora, do powiedzmy września czy października, kiedy zacznie się robić chłodno. Wtedy od października nikt was nie będzie chciał odwiedzać znowu do maja, bo po co jechać gdzieś, gdzie jest zimno i nie ma nic ciekawego w ogródku do roboty. W związku z tym możecie się spodziewać naprawdę dużej zmiany w stylu życia i z tym też trzeba się liczyć. Nie pamiętam, kiedy byłam w kinie, naprawdę. Trochę mi wstyd się przyznać do tego, ale naprawdę czasem mi się po prostu nie chcę. Co wam mogę powiedzieć na koniec? No z jakiegoś powodu tu jestem i gdybym ja subiektywnie, zaznaczam, to jest moje zdanie i nie musi być właściwe dla wszystkich, miała coś wam radzić, to po pierwsze radziłabym wam znalezienie miejsca, gdzie będziecie mieli dużą działkę i mały dom na tej działce. Nie większy niż to, czego potrzebujecie. Dlatego, że duża działka daje wam komfort przestrzeni, takiej izolacji. Nikt wam nie postawi domu zaraz za płotem, a nawet jeżeli, to ten płot będzie na tyle daleko, że wam to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast mały dom zawsze w razie potrzeby zdążycie rozbudować. Nasz dom ma 200 metrów kwadratowych i jest to po prostu stanowczo za dużo. W naszych okolicach trudno było kupić coś mniejszego, myśmy kupili gotowy dom. Natomiast działka ma 3000 metrów i to jest najlepszy zakup, jaki zrobiłam. Jeżeli nie chcecie na niej urządzać pięknego, wymoszczonego ogrodu, co w pełni rozumiem, bo to jest mnóstwo roboty, możecie sobie zrobić mini park w stylu angielskim, ale to jest wasza przestrzeń, więc zdecydowanie szukałabym małego domu na dużej działce. Ciężko jest dokupić sobie działkę potem, a zawsze jak wam będzie za dużo, można wydzielić i sprzedać. Na moje miejsce na ziemi wybrałam wieś. Społeczność, która tu już funkcjonuje od bardzo wielu lat. W naszej wsi jest bardzo niewiele nowych domów i jeszcze mniejszy procent z tych domów jest zamieszkiwany przez osoby przyjezdne, które zamieszkały tutaj powiedzmy w ciągu ostatnich 20 lat. Takie domy tutaj mogę na palcach zliczyć. Dzięki temu jestem częścią przepięknej, wspaniałej, wieloletniej społeczności i to jest dla mnie duża przyjemność. Nie mieszkam na osiedlu nowych domów, gdzie każdy skądś przyjechał, co na pewno też ma swoje zalety. Nie wiem, dlatego że nigdy tak nie mieszkałam, ale tutaj weszłam w pewną społeczność i to daje poczucie bezpieczeństwa, rodzaj takiego dobrego przyjęcia przez ludzi, którzy byli tutaj przed nami i tworzy naprawdę cudowny klimat, więc bardzo gorąco was zachęcam do tego, żeby wybrać takie miejsce z duszą, już istniejące, a nie stworzone z nowych domów. Parę kilometrów ode mnie, 3 kilometry ode mnie jest takie osiedle domów, które są wybudowane w ciągu ostatnich lat i ja jednak wolę moją wieś. Mieszkanie poza miastem to nie jest coś, co spodoba się każdemu. Dla jednych będzie się wiązało tylko z uciążliwymi dojazdami i z tymi wszystkimi trudami pracy w ogrodzie i przy domu. Dla innych będzie absolutną sielanką, bo na przykład cudownie się czują z grabiami w ręku.
musicie sami się zastanowić, bo to nie jest takie jednoznaczne. Ja akurat w domu na wsi czuję się fantastycznie. Jest to miejsce, do którego jestem po prostu stworzona. Natomiast też znam ludzi, którzy po paru latach poza miastem uciekli z powrotem do miasta, bo się po prostu czuli poza miastem fatalnie. Warto więc dobrze taką decyzję przemyśleć i podejmować ją świadomie, bo naprawdę to, co widzicie teraz, ten sielski obrazek, to jest tylko mały fragment tej rzeczywistości. Ponagrywamy sobie jeszcze, pogadamy tiruriru, a ja potem będę musiała wziąć grabie i przejechać tam kawałek ogrodu. Więc taka jest rzeczywistość około domowa. Tak czy siak, gdybyście mieli jeszcze jakiekolwiek pytania związane z mieszkaniem na wsi, pod miastem, w mieście, gdziekolwiek, piszcie do mnie w komentarzach. Ja z przyjemnością na te wszystkie komentarze będę odpowiadać. I jak zwykle dziękuję Wam za kolejny odcinek, tym razem w wyjątkowo pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo się cieszę, że nie pada, bo znowu musiałabym pod mój załatany dach podstawiać dziecięcą wanienkę. Mam się wyprostować? Aha, bo myślałam, że ty się, że dajesz mi sygnał. Okej, dobra, no to jeszcze raz. Weź sobie jakieś krzesełko. Blenda na krzesełku, a Ludwika na trawniku. Niech sobie przypomnę, co tam jeszcze było na tej liście.